Położona niespełna 30 km od Warszawy, gmina Grodzisk Mazowiecki, to mała ojczyzna dla 37 tysięcy mieszkańców. To jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się ośrodków podstołecznych. Potwierdzają to wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach, takich jak profesjonalna gmina, przyjazna inwestorom oraz tytuł gmina Fair Play. W skład gminy wchodzi miasto Grodzisk Mazowiecki i 33 wsie. Tereny te coraz częściej postrzegane są jako miejsce, gdzie warto mieszkać i pracować. Ci, którzy żyją w tej części zachodniego Mazowsza, mogą sami obserwować wiele zachodzących tu zmian na lepsze. Spacerując po mieście, zmiany te widać gołym okiem. Domy, chodniki i ulice są sukcesywnie remontowane. Równie ważne dla mieszkańców są inwestycje, których na zewnątrz nie widać, takie jak wodociągi i kanalizacja. O ich dynamicznym wzroście świadczą liczby. Z sieci wodociągowej korzysta 80% mieszkańców gminy, a z kanalizacyjnej prawie połowa. Pieniądze na te inwestycje pochodzą z budżetu miasta i dotacji unijnych. Proinwestycyjna polityka władz gminy zachęciła wiele firm, by właśnie tu lokowały swoje siedziby. W Grodzisku działa 12 wielkich międzynarodowych korporacji, takich jak Frito-Lay, Danfoss czy Raben. Ale znalazło tu swoje miejsce także wiele mniejszych firm. W gminie zarejestrowanych jest ponad 5 tysięcy różnych podmiotów gospodarczych. Stopa bezrobocia jest dużo niższa niż w całej Polsce i wynosi około 9%. Okazuje się, że chętnych do inwestowania w Grodzisku nie brakuje. Dlatego też 2 lata temu podjęto pracę przy utworzeniu nowej strefy przemysłowej, która docelowo zajmie obszar 100 hektarów. Położona jest ona na terenach wsi Chlebnia i Natolin, w pobliżu mającej powstać obwodnicy miasta, połączonej z autostradą A2, biegnącą od granicy niemieckiej do centrum Polski. W nowej strefie przemysłowej wybudowano już pierwszy obiekt. To potężne magazyny części samochodowych francuskiej firmy Żewko. Zaraz za tą halą będziemy mieli budowaną następną. Oczekujemy też innych inwestorów, z którymi współpracujemy już mniej więcej od roku, którzy rozważają wszystkie za i przeciw. To jest nie tylko oczywiście lokalizacja naszej strefy, ale i ich względy ekonomiczne. Obok pierwszego obiektu 4 hektary terenu w strefie zakupiła już polsko-włoska firma Decofilm. Zamierza tu postawić zakład produkcyjny folii plastikowych, w którym znajdzie zatrudnienie 100 osób. Cały czas trwają rozmowy z kolejnymi inwestorami. Rozwój gminy w ostatnich 2 latach po wejściu Polski do Unii Europejskiej wyraźnie przyspieszył. Było to możliwe dzięki dobremu wykorzystaniu różnych funduszy pomocowych. W momencie, kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, było jasne, że tylko te gminy, które potrafią skutecznie pozyskać środki unijne, będą mogły się szybko rozwijać, dlatego też zrobiliśmy wszystko, żeby pozyskać jak najwięcej tych środków na inwestycje bardzo niezbędne dla miasta. Jedną z takich inwestycji jest bez wątpienia Centrum Kultury, które jest w trakcie budowy. Na tą inwestycję pozyskaliśmy prawie 10 milionów złotych dotacji, a ogólnie gmina Grodzisk pozyskała w tej chwili ponad 60 milionów złotych dotacji z Unii Europejskiej, głównie na program modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy nowych sieci kanalizacyjnych. Myślę jednak, że ta inwestycja jest dla miasta szczególnie ważna, gdyż zmieni ona zdecydowanie centrum Grodziska Mazowieckiego. Nowy budynek Centrum Kultury mieścić będzie nowoczesną salę kinową, bibliotekę i siedzibę lokalnego Radia Bogoria. Znajdą tu swoje miejsce także sale ognisk artystycznych. W ramach części usługowej powstanie wielofunkcyjna sala z kawiarnią oraz galeria, w której swoje prace wystawiać będą mogli lokalni artyści. Władze miasta dużą wagę przywiązują do budowy obiektów sportowych. Obok basenu Wodnik przy Alei Mokronowskich powstały 4 nowe korty tenisowe wraz z budynkiem zaplecza. 2 kryte korty mogą być wykorzystywane przez cały rok. Ukończona została także 2. część inwestycji.
budowa obiektów dla grodziskiego klubu sportowego Pogoń. Powstał nowoczesny budynek socjalno-klubowy i zmodernizowany stadion piłkarski. Całość modernizacji kosztowała niespełna 5 milionów złotych, z tego część pozyskaliśmy z funduszy totalizatora sportowego, reszta to środki własne gminy. W ramach tej modernizacji tutaj na stadionie wybudowana została trybuna z miejscami siedzącymi dla 520 osób. Jest to tak mniej więcej dopasowane na razie do naszych potrzeb. Takiego obiektu może pozazdrościć Grodziskowi wiele większych miast. W ocenie przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej to jeden z najładniejszych stadionów spośród zbudowanych ostatnio o podobnej wielkości. Miasto pochwalić się może także swym szpitalem zachodnim. Działa od 3 lat i nosi imię Jana Pawła II. To jedna z najnowocześniejszych placówek w kraju. W ogólnopolskim rankingu opracowanym przez Gazetę Rzeczpospolita Szpital Zachodni zajął 1. miejsce na Mazowszu. Obecnie ma 7 oddziałów z 260 łóżkami dla chorych. Nasze usługi przede wszystkim oferujemy mieszkańcom powiatu grodziskiego, ale nie tylko, bo powiatów ościennych i całego województwa mazowieckiego. Naszą chlubą ostatnio jest to, że do naszego szpitala zgłaszają się pacjenci nawet z całego kraju. Grodziski Szpital ma międzynarodowe certyfikaty zarządzania jakością ISO 2001 i AQUAP 2003. Oba otrzymał za wysoki standard usług medycznych. Osiągnięcie takiego poziomu możliwe było m.in. dzięki temu, że szpital jest znakomicie wyposażony w sprzęt medyczny. M.in. jest tu najnowocześniejszy w Polsce sprzęt do wykonywania operacji metodą laparoskopową. Placówka wciąż się rozwija. Już wkrótce przybędzie szpitalny oddział ratunkowy. Docelowo w grodziskim szpitalu będzie 340 łóżek. Władze samorządowe nie zapominają o potrzebach kulturalnych mieszkańców gminy. Całkowicie wyremontowany został najcenniejszy zabytek miasta – Dworek Skarbków. Powrócił do dawnej świetności obiekt, w którym bywał w XVIII stuleciu król Stanisław August Poniatowski. We wnętrzu zostały odrestaurowane niezwykle cenne freski autorstwa Jana Bogumiła Plersza. Podobnej klasy malowidła można obejrzeć tylko w łazienkach i Zamku Królewskim w Warszawie. W grodziskim dworze bywał i podobno nawet koncertował Fryderyk Chopin. Fakty te potwierdzają biografowie genialnego kompozytora. I właśnie z chęci wskrzeszenia tego muzycznego ducha samorząd zdecydował się przeznaczyć dwór Skarbków na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej, noszącej imię sławnego kompozytora, także związanego z Grodziskiem, Tadeusza Berda. Gmina Grodzisk Mazowiecki kojarzy się w ostatnich latach głównie z dynamicznym rozwojem przemysłu. To tutaj działa szereg światowych firm. Jednak chciałbym zwrócić Państwa uwagę głównie na to, co jest poza tym przemysłem, a mianowicie na te szczególne miejsca. Miejsca bardzo urokliwe, miejsca pozwalające na wypoczynek, miejsca pozwalające na zamieszkanie na terenie naszej gminy. Bo pamiętajmy, że to miejsce upodobał sobie m.in. Józef Chełmoński i to miejsce upodobał sobie Leonid Teliga. Dwie osoby bardzo znane w Polsce i osoby, które związane są bardzo mocno właśnie z naszą gminą. Serdecznie Państwa zapraszam do zwiedzania tego wspaniałego zakątka na Mazowszu. Wybitny malarz Józef Chełmoński mieszkał w pobliskiej Kuklówce, a jego najsłynniejsze obrazy przedstawiają właśnie pejzaż okolic Grodziska. Rodzony brat Józefa Chełmońskiego, Adam, ceniony lekarz, mieszkał w tym oto właśnie dworku zakupionym przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim.
Ten zabytkowy dworek z połowy XIX wieku wraz z otaczającym go 5-hektarowym parkiem to niewątpliwie jedno z najbardziej urokliwych miejsc i ważniejsza atrakcja turystyczna gminy. Dzięki temu ten wspaniały teren z cennym starodrzewem i dawnymi stawami młyńskimi będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Liczne walory gminy docenia coraz więcej osób. Grodzisk Mazowiecki postrzegany jest jako atrakcyjne miejsce do osiedlania się. Tereny wokół grodziska to rejony o cennych walorach przyrodniczych. Poza miastem przybywa nowych osiedli, domów jednorodzinnych, takich choćby jak we wsi Czarny Las czy Książenice. Oferują czyste środowisko, bezpieczeństwo i ciszę. W ciągu ostatnich 5 lat liczba mieszkańców gminy wzrosła o 2,5 tysiąca osób. Sądzimy, że ta krótka prezentacja naszej gminy przekona Państwa, że warto swą przyszłość związać właśnie z Grodziskiem Mazowieckim.